Witam Cię na kanale, który jest poświęcony tematyce fitness, odchudzania, spalania tłuszczu i zdrowego odżywiania. Ja mam na imię Kuba. Dzisiaj taki krótki dosyć odcinek. On, broń Boże, nie jest żadną reklamą i tak dalej. Nie chcę, żeby tak został odebrany. Natomiast ja jestem człowiekiem, który jeśli ma styczność z jakimś dobrym produktem, to po prostu go poleca. Nie weszłem w żadne układy, to nie jest tak, że reklamuję jakieś produkty za pieniądze na tym kanale czy coś w tym stylu. Po prostu chciałem Wam polecić jedną rzecz, którą ja często kupuję, zrobiła na mnie duże wrażenie i dlatego ją pokazuję. Prosta sprawa, mogę logo zasłonić sobie ręką. To jest gulasz wołowy z Trogonów do nabycia w sieci Biedronka. Jak poszukacie, to znajdziecie. Produkuje go taka firma na literkę S. I dlaczego polecam ten produkt? Za 6,90 dosłownie macie 400 gram produktu. W tym momencie ja mówię, ten odcinek dotyczy treningu siłowego. Na przykład co zjeść po siłowni, po treningu takim siłowym. Podkreślam jeszcze raz, ten odcinek nie dotyczy biegania, treningu cardio ani odchudzania. Ten odcinek dotyczy tego, co polecam zjeść sobie po treningu na siłowni. Od dłuższego czasu kupuję ten produkt. Wczoraj na przykład byłem na siłowni 2 godziny i powiem Wam, że bardzo dobrze wchodzi coś takiego. Przeczytam Wam, co jest w składzie. W ogóle na 100 gram tego produktu jego kaloryczność to 96 kilokalorii. Więc sami zobaczcie, że jest to naprawdę bardzo niewiele. I teraz tak, powiem Wam, co jest w składzie. Mięso wołowe 40%, woda, pieczarki, koncentrat pomidorowy, mąka pszenna, cebula suszona, smalec wieprzowy, sól spożywcza, ogórki, pietruszka suszona, seler suszony, barwnik, pieprz czarny. Mimo tego, że jest tutaj mąka pszenna, po treningu na siłowni absolutnie nie należy obawiać się takiego czegoś jak mąka pszenna. Zachodzi wtedy zjawisko takie jak hiperinsulemia i absolutnie po treningu siłowym zjedzenie nawet pszennego pieczywa nie zostanie, po prostu nie zostanie to przetworzone do tkanki tłuszczowej. Cała ta energia z prostego takiego, z prostych węglowodanów bezpośrednio po treningu siłowym zostanie zużyta na regenerację tkanki mięśniowej. Więc możecie spokojnie się nie przejmować tym zawartością mąki. I teraz tak, w 100 gramach takiego produktu mamy 9 gramów białka, 4,5 grama węglowodanów i 4,5 grama tłuszczy. Czyli zobaczcie, jakie to są zarąbiście, za przeproszeniem, dobre proporcje. 9 gram białka, 4,5 węgli, 4,5 tłuszczy. No the best dla mnie. Weźmy pod uwagę, że w opakowaniu jest 400 gram. Czyli za 6,90 masz 400 gram naprawdę mega dobrej rzeczy. Możesz to sobie w minutę czasu, ja to dosłownie podgrzewam w rondelku, czy tam na patelni, możesz sobie zrobić w mikrofalówce w 2 minuty. Po treningu błyskawicznie w czasie 5-10 minut po treningu to zjeść. A to jest istotne, żeby po treningu siłowym jak najszybciej przyjąć porcję białka, tłuszczy i węglowodanów. Także na przykład z pełnoziarnistym pieczywem albo nawet pszennym pieczywem 400 gram takiego cuda i naprawdę powiem Ci, że będziesz gość. Poczujesz nawet taką mega dobrą pompę. Że jeszcze raz podkreślam, nie reklamuję tu żadnego produktu, nie mam takiego zwyczaju. Natomiast jestem człowiekiem, który chwali produkty, które powiedzmy, z których jestem zadowolony i wtedy to jest taki feedback, że ja po prostu polecam innym, jeśli jakaś rzecz według mnie jest naprawdę fajna. Więc to taki krótki dzisiaj odcinek. Nie będę się tu wielce coś na razie rozwodził. No dzisiaj przy takim oświetleniu trochę bardziej kijowym, bo za oknem ciemno, jakoś tak jesiennie się zrobiło, deszczowo, ale to nic. Lato powoli dobiega końca, co widać za oknem, chociaż mam nadzieję, że jeszcze będzie ciepło. Ale jeśli przyjdą zimniejsze dni, jakieś deszcze, jakieś pochmurne dni i tak dalej, to nie usprawiedliwia tego, że trzeba trenować. Bo ludzie tacy jak my, czy tacy jak ty, jeśli subskrybujesz ten kanał, wiedzą, że o wakacjach 2014 trzeba myśleć już dzisiaj. Pozdrawiam Cię serdecznie i do zobaczenia w następnym odcinku.